Wszystko już gotowe, więc jesteśmy na serwerze. Runda pistoletowa, naturalnie S rozpoczyna w ataku, nie najlepiej, dycha pada na ziemię, ale Dotto szybką odpowiedzią. Hades pogonił jako kolejny zawodnik, bo tam już szukał rywala, myślał, że gdzieś tutaj jest blisko. To był kolega z drużyny, ale jest bomba podłożona, 4 na 4. No, polskiego zespołu, w którym grają Polacy, no ale to nie będzie łatwe, to pewne. Już teraz pojawiają się kłopoty. Kensi, no ten jeden z mniej doświadczonych zawodników, ale już pokazuje, co potrafi. Zostaje w rozgrywce tylko Snappy, ale 1 na 2 aktualnie bomba. Tyka coraz szybciej Snappy, próbuje powstrzymać rywali. No niestety, nie poradził sobie z ostatnim zawodników. Tam nie ma defa, no i zabraknie czasu. Tak, nie było defa u Flita. Siemanko, chciałbym was zaprosić na stronkę hellcase.com, gdzie aktualnie trwa mój giveaway. Aby do niego dołączyć, musicie użyć kodu Mateo, dzięki któremu dostaniecie 10% więcej do depozytu oraz wejść w film podany na stronie giveawaya. Zapraszam was również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link znajdziecie w opisie. Ok, tutaj może naprawdę wiele z tego wyciągnąć. Tylko timing tego wejścia na drabiny, a może nawet wcześniej. Tak, Snappy już zdobywa fraga. I teraz Snappy, no, wystarczy, że się będzie utrzymywał. On już będzie sporo zmieniał w tym wszystkim, w tej całej walce. Jeszcze teraz Hades w idealnym momencie wychyla się na rywala. Po raz kolejny Hades. Jest Kensi, on całe szczęście tylko z Deaglem, ale czy to tylko Desert Eagle? Czy może aż Desert Eagle w tej sytuacji? Dycha, ja wiem, że to jest ważna pozycja, ta, którą zajmuje Kensi, ale nie odważył się na przejście na drugą stronę, a Kensi jakimś cudem likwiduje Hadesa. O, w ciemno tak naprawdę strzelał. Zaryzykował, ale opłaciło się zawodnikowi Forze. Dycha, no tu potrzebna jest jakaś zmyłeczka i proszę, to zadziałało. Do tego Sphinx widział rywala, ale tam jest 2 zawodników i teraz Dycha wie o obecności rywali w tym miejscu. Tylko trzeba najpierw poradzić sobie z jednym, później z kolejnym. Jedno trafienie już jest. Dycha teraz jeszcze dorzuca flesza, żeby opóźnić podejście przeciwnika. Kensi cały czas z Deaglem, ma 30 HP, a Dycha ma AK i ma w garści kolejny punkt dla Ens. Blisko był snajper, ale teraz Kensi wygrywa pierwsze starcie. Na górze Jerry przygotowany. Są eliminacje z jednej, z drugiej strony, ale tym razem to Forze ma przewagę. 3 na 2, przy czym Kensi jednak bardzo mocno pobijany, dlatego nie zagrywa agresywnie, dlatego czeka, a bomba będzie podłożona. To już jest dobra wiadomość dla zawodników Ens. Hades oraz Sphinx zostają jeszcze w rozgrywce. Hades asekuruje przybudówkę. Zamiana broni, bo Kensi ma mało HP. Zorti, tak jak powiedziałem wcześniej, on spokojnie może grać z karabinami, nie ma z tym żadnego kłopotu, jeżeli jest taka potrzeba. I teraz ten wyjazd będzie bardzo ważny. Hades z trafieniem, Kensi przeskoczył na drugą stronę. On ma mało HP, on nie ma tak wiele możliwości. O, teraz rozgrywa to z AWP, no ale trochę już rozpaczliwie zaczyna szukać jakiejś eliminacji, kontaktu z rywalem. A zawodnicy Ens perfekcyjnie przygotowani na Flita, bo wiedzieli, skąd podchodzi ten drugi zawodnik, możliwość podłożenia bomby. A tu proszę, terroryści znów dynamicznie, tym razem z dolnego bombsite'u. Jerry tuż za nimi przyspiesza, ale tam są płomienie, nie ma takiej możliwości, by przejść na drugą stronę. Aha, Hades, o, tym razem wraz ze Snappym pokazali skuteczność, ależ wyjechali. O nie, oni się nie powstrzymują przy takich atakach. Nie, oni prą do przodu, jeśli tylko jest to możliwe. Ten nie będzie miał żadnego wsparcia przez przynajmniej chwilę. No i teraz co zrobi Fit? Nie zrobi nic. Paweł Dycha, kapitalny wyjazd. Troszkę tam draśnięty jeden z zawodników. Dycha, teraz jednak problemy strzeleckie. Przegrany pojedynek z Almazarem, więc trzeba jeszcze wytrzymać. Będzie próbował takiego zagrania Hades, ale jednak Almazer mocniejszy. No i Dotto, co ciekawe, czy tu jest rozbite okno? Na razie nie widzimy. No teraz już mamy pewność, ale ta bomba jest rozbrajana. Dotto nie zdąży. No, zaryzykował swoją decyzją. Nie będzie też eliminacji na koniec. Ustawiony Kensi, ale też na razie nie ma pomocy. I proszę, po raz kolejny Dycha w ten sposób. Dotto jeszcze z eliminacją przy górnym bombsite. O, defensywa przez to nieco rozerwana. Flit jeszcze próbuje to ratować, ale Snappy wchodzi na górny bombsite. To nie jest dobra decyzja, Almazer. Ależ teraz przeciągnął 3 eliminacje. Ale zostaje Paweł Dycha sam na 2 rywali do tej pory. 2 fragi od niego już widzieliśmy. Teraz Dycha, 1 na 2. Tu akurat podchodzi jeden zawodnik, ale czeka Zorti. Czeka na to na pewno, co zrobi jeszcze Flit, aż on podejdzie jak najbliżej. A Dycha, to nie jest dobra decyzja i niestety, ale Zorti tylko na to czekał. Ale co zrobił wcześniej Almazer? Po raz kolejny. No i grają cały czas gracze Ens. Pistolety maszynowe, ale teraz już są granaty po stronie defensywnej. Znów Dotto, ależ wyjazd teraz od niego. Eliminacja, Dycha także z trafieniem. Znów świetny atak na górny bombsite Ens, ale teraz trzeba to wykończyć. Trzeba to wykorzystać. A tu świetny też flash od antyterrorysty. Dycha jednak odpowiada. Dycha po raz kolejny. Tuż trzecie trafienie Polaka. I teraz przewaga 2 na 1. I Dycha to wszystko zakończy w pierwszej części. 10-5. 17 zwycięstw rzędu Forze. Ale w końcu przegrać trzeba. Może dzisiaj to będzie ten moment.
Spinks na razie ma świetną pozycję. Kiedy się włączy, Spinks troszkę spanikował. No z tej pozycji mógł wyciągnąć więcej, ale i tak wygląda to świetnie dla ENS. Bo jednak tam nie tylko Spinks, tam był też Dycha, tam był też Doto. Zostaje sam Kensi na czterech rywali. No i teraz jednak Kensi rozdał jedną pesteczkę w stronę Dychy. Czeka, czeka, ale też timing perfekcyjny akurat, no Almazera już pewnie by nawet zauważył, gdyby nie wykonał ruchu. A tu proszę, jest Hades, jest jeszcze Snappy z pistoletem maszynowym, Hades troszkę problemów. Snappy już też korzysta z doświadczenia, ze spokoju, z przewagi, wycofuje się, przechodzi, dycha, by to wyjaśnić. I tak też się dzieje, Polak, bo już mógł paść na ziemię. A tu proszę, Spinks wychyla, zdobywa eliminację, to też dużo informacji dla ENS o tym, co rywal może robić. No ale tutaj próbuje Almazer, chyba widział, nie? Nie widział, teraz już wie o jego obecności, mówię to o Spinksie cały czas, bo ten też znów szukał sobie pozycji. Zdobywasz fraga, zmieniasz ustawienie, zaskakujesz rywala, przynajmniej próbujesz, a teraz Hades musi zdobyć eliminację. Łatwy strzał dla niego, 4-2 przewaga, ENS teraz jeszcze powiększona przez Hadesa, zostaje tylko Zorfi, a on nawet nie wiedział, skąd nadchodzi śmierć. Wiele zależy od Hadesa, co on zrobi, widział rywala, zdobyła też eliminację. Od Kurnika akurat nikogo nie widzimy, przy drzwiach jest jeden z zawodników, tam jest też jednak Doto i to on zdobywa trafienie. Fleet, czyżby to miał być koniec pierwszej mapy? Ale tu pojawił się zapalający. Za chwilę jeszcze dorzucony dymny, flash od Hadesa i przejście Hadesa chyba na stronę bombsite'u. Bo okej, podniesie rywal bombę, ale co dalej? 5 sekund, nie zdąży Fleet, nie ma takiej możliwości. To musi być zwycięstwo ENS, tak jest, 16-5, brawa! Też ma tego smoka blisko siebie. Hades co ciekawe trafia Kensiego. Pamiętajmy, Almazer jest pobijany. Jerry także. To jest do zrobienia. To jest możliwe. Ale Forze też, zobaczmy. Oni nie idzie, nie układa się. Czekają na to, co zrobi zawodnik na środku. Czekają na niego. Za chwilę opadnie dym, ale będzie już coraz bliżej Fleet. Tylko czy ktoś skontruje? Czy jest ktokolwiek tutaj, by skontrować jego podejście od łącznika? Na razie tego nie widzimy. Doto ostrzeliwany, dycha, sprawdza łącznik, to jest eliminacja, czy będzie kolejne trafienie, oddychy od Doto, zostaje tylko Jerry, kapitalnie rozegrali to zawodnicy ENS. Oczywiście to też ma znaczenie, ale jednak wiedzą też jak zespołowo to wszystko rozegrać, jak wyjść spod opresji, ale teraz opresja, czy też presja na Snappim, już jest eliminacja, Spinks troszkę zagubiony w tym wszystkim, jedno, drugie trafienie, tam jeszcze poobijał jednego zawodników i Spinks znów pokazuje skuteczność i po takim wejściu terrorystów nie ma nawet podłożonej bomby. Hades na środku. O, tam chyba dorzucony granat dymny właśnie do okna, ale Hades, no wyjście tak naprawdę przed smokiem. Co robią terroryści? Dlaczego w taki sposób? Nie wiem, ale to nie jest problem ENS, to jest problem Forze. Przez to tracą dwóch zawodników za darmo. Zortiego już wcześniej. Snappy bardzo odważnie, ofensywnie. Almazer odpowiada. No spore zamieszanie teraz przy bombsite, ale cały czas przewagę mają antyterroryści, a przynajmniej są w stanie ją uzyskać. Dosłownie sekundę po tym, jak trafia terrorysta, ale teraz... Jeszcze eliminacja zawodnika, który był ustawiony na B. Almazer wychodzi, czy zaskoczy go Snappy? Jest taka szansa i jest też trafienie. A Fleet tym razem zaskoczył od shorta, ale znów będzie kombinował zawodnik Forze. Och, cząc nie zdaje sobie sprawy z tego, gdzie był ustawiony właśnie polski zawodnik. Tak to wygląda. Dycha już w bombsite. On musi spokojnie. No jak profesor. Pan profesor dycha. 8-3. I to było to był ten plan Forze. O, teraz jednak dycha. No, zaskoczony przez Fleeta. Czekali terroryści, rozgrywali to bardzo spokojnie. Jest C4 na miejscu. No i Forze może coś więcej z tego uzyskać. Goni tam Almazer do przodu. Co tu się Oj, czy to jest to samo, co było już w fazie grupowej? Raz była taka runda, Almazer zawiesił mu się ekran. I to jest chyba podobna sytuacja. Teraz jednak to miało większe znaczenie. Wtedy Forze i tak rundę wygrało. Gdy Almazer wbiegał po prostu, żeby robić zamieszania. Antyterroryści odbijają. Teraz na tym się skupiamy. 3-2 przewaga. Są oczywiście defy. Jeszcze tam granat dymny. Także może i dorzucony na bombę. Tak jest. Bomba była rozbrajana. Czy będzie jakieś przegrupowanie? Tak. Przejście dwóch zawodników w stronę CT. Teraz to Spinks odpowiada za łącznik. Zorti. To była jego szansa. Nie trafia. Hades oczywiście również ze strzałem niecelnym. Zorti już przy bombsite, ale tym razem Hades taki pojedynek wygrywa. Wygrywa też i kolejny. Aktywnie się dycha z tej pozycji. Tu trafia jednak Hades w międzyczasie. Almazer, on też odpowiedział. Nie spodziewał się Hades, że już będzie podchodził zawodnik od strony shorta. Dycha teraz jest w sytuacji. 1-1. Tylko nie wie, gdzie ustawiony Almazer. No teraz już ma informację i kapitalnie wygrywa taki pojedynek strzelecki. Teraz już runda ekonomiczna od ENS. Forze z karabinami, ale proszę, są kłopoty. Hades wypalił z Digla. Snappy wcześniej poradził sobie z Fleetem. Przewaga zawodników ENS. O, teraz pozbierać broń, tylko tu trzeba uważać jeszcze na Kensiego. No, jednak jest eliminacja, chociaż miał z tym problemy. Antyterrorysta. Teraz to Doto podchodzi pod okno, przejmuje broń. To jest M4. Kensi też kłopoty cały czas są u niego. To jest ta szansa, ale nie ma eliminacji od Doto. Nie ma tego wykończenia. Kensi tylko 4 punkty zdrowia. Tylko że to całe zamieszanie wykorzystuje Spinks.
I czy on zaskoczy? Jeśli zaskoczy, to czy jednego, czy dwóch zawodników? Bo tam wymiana broni. Och, i teraz Spinks. Oj, ależ się pogubił. Ależ się pogubił. Nie wiedział, w którego strzelać. Nie wiedział, w którego... Na którym zawodniku się skupić? To powinna być eliminacja, nawet była szansa na dwa trafienia. Nie wiem, czy on trafił chociaż raz w tej sytuacji dla strony atakującej. Jeszcze flash, Almazer wymazany. Kensi też przez moment oślepiony, nie mógł nic zrobić, ale już jest gotowy na walkę. A za chwilę będzie miał przecież jeszcze wsparcie, jeszcze będzie miał blisko siebie kolegów. Tam Kensi, ten skan, och, było blisko, tam mogły być nawet dwie eliminacje dla niego. Ale już teraz antyterroryści ruszają do przodu, no mają tę przewagę, jeżeli chodzi o uzbrojenie i wykorzystują tę przewagę. Bardzo pewnie podchodzą, Hades, no tam potrzebna jest jeszcze jakaś eliminacja, może zrobić to dycha. Jeden na dwóch, ale mało HP u Polaka, wiedzą o jego ustawieniu antyterroryści, dycha znów skutecznie. Och, gdyby tam jeszcze schował na chwilę tę głowę. Ale Snappy się tego spodziewa, świetny strzał, wie też, że tu może być Zorty. Ale jednak też i Fleet, akurat tam była wizja, jeszcze dorzucony granat, Snappy musi się odsunąć. Jeden HP stracił, żyje, skany od Fleeta, niecelne w większości, a nawet powiedziałbym, że wszystkie te strzały były niecelne. Dwóch na trzech. A teraz przewaga cały czas oczywiście Forze, ale Doto musi zaryzykować. Ile zrobi? Dwie eliminacje od Doto! I teraz przewaga dwóch na jednego. Bomba przecież podłożona. Terroryści nie mają zbyt wiele HP, ale Zorty ma ogromne kłopoty. On jest w tarapatach. Zorty na razie szuka. Szuka chociaż jednej eliminacji. Szuka jednego zawodnika. Ma info, że muszą być poobijani, ale teraz co zrobi? Za smokiem jest przecież terrorysta. Traci mnóstwo czasu. Słyszą to terroryści. Poszło info i Doto! Kensi jednak skraca bomb side B. Czy jakieś wychylenie, ale Zorty z USP trafia. No Enz troszkę myślę, że za wolno. Brak zdecydowania w tym wszystkim. Co zrobić, jakby czekali, okej, okay, wyciągniemy kogoś jeszcze i co dalej, zobaczymy. No ale teraz wreszcie jakaś decyzja, wreszcie jakiś kontakt z rywalem. Ofensywne wejście, tylko że też na to reagują rywale. Fleet wykorzystuje Digla, jeszcze tam poobijany dycha, mało HP u niego, tylko 9 punktów zdrowia. Hades już blisko bombsite, ale właśnie on musi tu zagrać sprytnie. On najlepiej jakby jeszcze sprawdził ten bombsite, tylko że Fleet też jakby tylko na to czekał. Dycha, pada na ziemię, zostaje tylko Hades. Jeden na trzech, a Fleet jest blisko. No i czy Hades coś jeszcze zrobi? Czy będzie w stanie uratować sytuację? Nie. W zasadzie możemy zobaczyć powtórkę tego, co było no przed momentem tak naprawdę, jeżeli chodzi o wejście na A. Tylko, że tutaj jest podwojenie pozycji. Zorty nie trafia, Hades to wykorzystuje. Jest jeszcze Jerry i on może namieszać i faktycznie to są dwie eliminacje. Fleet jeszcze z trafieniem w okolicach dżungli. Jerry, AWP i proszę, jak to wszystko się posypało. Zmienia ustawienie, zmienia pozycję. Ale czy tu widzi go Hades? Tak, powinien go zauważyć. Teraz skany od Hadesa. Ale eliminacji nie będzie, przynajmniej jeszcze nie teraz, bo za chwilę była poprawka Hadesa. Dwóch na trzech. No już Enz takie rundy wygrywało. Snappy oraz Hades teraz próbują to rozgrywać dwójkowo. I Snappy trochę w stylu Doto, czyli przy łączniku, przy smoku, ale nie gra agresywnie. Po flashu będzie to rozgrywał Snappy. To jest dobry pomysł. Świetny flash, teraz to wykorzystać. Jest eliminacja od Snappiego. Od razu przyjęta lepsza broń. Może jeszcze kolejna. Nie trafia Almazer. I to też informacja o tym, gdzie jest ustawiony snajper. To też jest coś, z czego powinny skorzystać zawodnicy Enz. Robi zamieszanie Snappy, ale Zorty jest przy bombsite. Tylko właśnie, czy będzie kontrolował pałac? Gdyby chyli się, Hades nie zrobił tego. Hades, łatwy frag dla niego. Za chwilę powinna być podkładana bomba, ale na widoku musi to kontrolować Snappy. Hades teraz, czy sprawdzi? Właśnie Almazer nie trafia, a Hades błędu nie popełnia, by przerwali serię 17 zwycięstw z rzędu z Forze. Przypominam, w ostatnich 25 spotkaniach, w ostatnich 3 miesiącach przegrali tylko raz z Ago po dogrywce. Jerry teraz jeszcze pod drewnem walczy, podnosi też AK. Będzie wykurzony poprzez dorzucony granat zapalający. Jest też podejście snajpera od łącznika. Hades wiedział, co robi w tej sytuacji. Dobra komunikacja po stronie ENS. Wykorzystują te wszystkie informacje świetnie. Doto, kapitalna pozycja. Snappy też z eliminacją. Zostaje tylko Fleet. I co on biedny może zrobić? Myślę, że nie ma zbyt wielu możliwości. Nie może zbyt wiele zrobić w tej sytuacji. Próbuje oczywiście, ale wiedzą o jego obecności zawodnicy ENS. I to musi być zwycięstwo. 16 do 11. ENS wygrywa mapę numer 2. Całe spotkanie wynikiem 2 do 0.